Wielkanoc nadchodzi, a my ciągle pamiętamy o Ukrainie. Naprzeciwko wejścia do szkoły nadal stoją kartony, do których można wrzucać rzeczy na Ukrainę. Nie przestawajmy pomagać! Na chwilę powróćmy jeszcze do pierwszego dnia wiosny. 21 marca nasi maturzyści brali udział w Dniach Otwartych Politechniki Gdańskiej. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursach na Politechnice Gdańskiej, gdzie zapoznali się z jej ofertą oraz kampusem. Jak Dzień Wagarowicza, to tylko na Politechnice Gdańskiej. 2 kwietnia obchodziliśmy trzy ważne wydarzenia. 25. rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu oraz 17. rocznicę śmierci naszego papieża Polaka Jana Pawła II. Dziękujemy wszystkim tym, którzy swoją pamięć o osobach z autyzmem podkreślili niebieskim ubiorem. 6 kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Mieliśmy okazję oprowadzić naszych młodszych kolegów po naszej szkole, jaką jest energetyk. Tego samego dnia świętowaliśmy też Dzień Języka Ojczystego. Dziękujemy naszym paniom polonistkom za wszystkie niezwykłe atrakcje, na które wpadły. Informować, że w konkursie plastycznym z okazji Dnia Języka Ojczystego udział wzięło 7 uczestników. W tajnym głosowaniu, które się w szkole odbyło, oddano 83 głosy i bezsprzecznym zwycięzcą została Katarzyna Keller z klasy pierwszej F, uzyskała 34 głosy. Drugie miejsce zajął Seweryn Olszewski z klasy trzeciej PG. On uzyskał 27 głosów. Szkolny dyskusyjny klub filmowy Dźwig spotkał się 9 kwietnia na seansie Andrzeja Wajdy Popiół i Diament. W dniach 5 i 12 kwietnia odbyły się warsztaty w naszej szkolnej auli. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich. W dniach od 2 do 9 kwietnia nasz absolwent Andrzej Majewski wraz z opiekunem Konradem Cabanem odebrali swoją nagrodę za zajęcie 3 miejsca w ogólnopolskim konkursie wiedzy biblijnej. Panowie udali się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zobaczmy, co słychać w Izraelu. Siemanko ZTC. Siemanko, pozdrawiamy Was z Izraela. Jerozolimy. Aktualnie jest tutaj strasznie zimno, także nie przyjeżdżajcie w kwietniu, bo jest 36 stopni i naprawdę bez bluzy się nie da. Tęsknimy za temperaturami w Polsce. No, jak tam masz 6 stopni? Na koniec zapraszamy na planszówki. 13 kwietnia odbył się Dzień Gier w Scrabble u pani Joanny Lipieckiej. Uczniowie mogli zagrać zarówno jak i po angielsku, jak i po polsku. To wie, może w przyszłości pojawi się szkolny turniej gry w Scrabble. Już od ponad 1200 lat, Wielką Sobotę, według wierzeń prawosławnych, patriarcha jerozolimski udaje się do samotnej komnaty około godziny 14. Tam modli się, rozmawia z Bogiem o tym, jaki będzie nowy rok. Po odprawieniu modlitwy z komnaty wychodzi z pękiem ognia w rękach. Tłumy wiernych rzucają się wręcz na ten ogień, aby podpalić swoje świece tym właśnie ogniem, który kapłan trzyma w rękach. Również warto dodać, że owy kapłan zdejmuje szaty i inne rzeczy, które mogłyby rozpruszyć ogień, aby udowodnić to, że jest on, ten ogień, cudownie zapruszony. Serdecznie gratulujemy Dawidowi Pobłockiemu z 1 P oraz Maciejowi Szpadzikowi z 4 O, którzy dostali się do dalszej części konkursu wiedzy USA. Daniel znalazł się w grupie 10 najlepszych uczniów z województwa i zajął 3 miejsce w konkursie. Jesteśmy dumni. Serdeczne podziękowania kierujemy do pana Wiesława Burczyka, który opiekował się naszymi uczestnikami. Mamy także wyniki etapu rejonowego wojewódzkiego konkursu biblijnego imienia kardynała Augusta Chlonda. Do finału wojewódzkiego dostało się 3 naszych uczniów. Kacper Kokoszka z klasy 3G oraz 2 uczniów z klasy 2 D, Stanisław Ptak i Dawid Strysik. Ruszyły zapisy do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Więcej informacji na stronie szkoły. Akcja krwiodawstwa Nie bądź żyła, organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, z racji nadmiaru krwi zostaje tymczasowo odwołana. Przypominamy, że od 14 do 19 kwietnia włącznie mamy wiosenną przerwę świąteczną z racji Zmartwychwstania Pańskiego. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was specjalne życzenia. Wesołych świąt wielkanocnych i do zobaczenia!
з нагоди Великого дня хочу побажати миру, щастя та надії на краще завтра кожному з наших співробітників, кожному учню та їхнім родинам. Здорового, радісного та мирного вам Великого дня. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych. Ich wünsche allen Schülern und allen Arbeitern unserer Schule ein fröhliches und gesundes Osterfest. Hello everyone, have a lovely Easter. Happy, healthy, joyful. I hope you will find lots of chocolate eggs in your gardens or in your kitchen. Bye! Kochani, z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, pogody ducha i miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Niech te święta będą pełne radości, spokoju i odpoczynku. Do zobaczenia po świętach.